przyczaił się w krzakach, rzucił pokeball i w końcu aż złapał Pikachu. No kurwa, znowu szczęśliwe zakończenie. Dobrze, że zamówiłem prenumeratę czasopisma Pokémon. Nie było droga, dali jeszcze w prezencie wino musujące o smaku jabłkowym z Tesco, hehe. O ja pierdolę, wydałem 95 zł za takie gówno. Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów, kurwa. Nie ma bata, trzeba ich pozwać do sądu. A to co do kurwy nędzy? Co za sprawny, inaczej leje do mojego mieszkania. Jakiś debil najebał się wysokoprocentowym kubusiem i nie ma gdzie szczać, tylko do mojego mieszkania. Zaraz mu zapierdolę. Jasna dupa, nie dość, że leje, to jeszcze jakieś taliby siedzą przed moim domem. Nie jest dobrze, jest tragicznie. Zaraz zatonę jak Atlantyda. Włączyć syreny. O kurwa, czas na ewakuację. Ale napierdala. I to jeszcze kwaśny deszcz. Tu pomoże tylko książka. Ashowi nagle coś odpierdoliło. Zaczął dobierać się do Pikachu. Pikachu przywołał swoje pioruny siarczysto-ogniste i poraził Asha, który dostał zawału i zdychał 2 dni w rowie. Happy end. No co za chuj, urządził sobie libację z tanim winem żabka i mnie nie zaprosił. Otwieraj do kurwy nędzy. No otwieraj, złama się niemyty od 20 lat. Budź się, bo cię podkagluje CBS, o te narkotyki. No przestało padać, teraz to mnie wkurwił na amen. Rozpierdolę mu okno. Co to? O prenumerata Pokémonów, zawsze o takiej marzyłem. Dzięki ci ojcze dyrektorze za te wszystkie dary w tym roku. Ja pierdolę, co za debil, odwróć się łysy chuju. Ja pierdolę, kurwa mać, co to za gówno. Zjebane te Pokémony. Tym razem się pomyliłem co do ojca dyrektora. Zaczyna mnie denerwować ta piosenka. O ja pierdolę CBS, nie, to kurwa niemożliwe. Uff, to tylko ten zaschnięty grzyb, czego? Dupy twojej obok mojej, spierdalaj. Wczoraj mówiłeś co innego, jak robiłem ci dobrze, chodź mi pomóż, mam takie uno problemy na chacie, no niech ci będzie. Nie ma bata, pada kwaśny deszcz, bez parasola nie wyjdę, bo jeszcze się rozpuszczę. Co my tu mamy? Kilka ręczników z przyjaciółki, mały zestaw Boba budowniczego, puszki farb z Biedronki. Ja pierdolę, kiedy ja tyle tego gówna zniosłem do chaty? Nie no, teraz to zjebałem na amen. To wibrator z sex shopu, mogłem nie popijać wina kubusiem malinowym i mlekiem. Kolejny wibrator, tylko że o grubszej średnicy. Ja pierdolę, ale mam burdel w szafie. Znowu wibrator, jeszcze grubszy. Co ten chuj tam odpierdala za zwody? Zaraz się rozpuszczę, jeśli się nie pospieszy do kurwy nędz. Szukam, szukam i nie mogę znaleźć. Znowu wibrator. Ja pierdolę, a to co? Ale ja jestem pojebany. Teraz mogę bezpiecznie wyjść bez ryzyka rozpuszczenia. I na co się tak gapisz? Ale ty jesteś popierdolony. Teraz ten parasol możesz sobie wsadzić w dupę. No niby racja. A co tu tak czysto? Ojciec dyrektor był u mnie. O kurwa mać, po to szpecki. Niezłą dziurę masz na suficie. Będzie co gwałcić, hehe. Ty nie pierdol, tylko chodź na dach. A gdzie schody? A niby skąd miałem kasę na kubusia? No niby racja. Łatwiej by było rozpierdolić te budy i wybudować od nowa. Jak ty fundujesz, to czemu nie? Nie funduję. W takim razie spierdalaj. Nie gadaj farmazonów, tylko patrz. To ten twój jebany ruski satelita szpiegowski, który spadł na ziemię 2 dni temu. Zalewa ci mieszkanie. Następnym razem będziesz pamiętać, by nie brać niczego od ruskich. Im nie wolno ufać. Ja pierdolę, ale dziura. Przynieś jakiegoś taniego lepca, by zakleić taką dużą w pizdu dziurę. Okej, tylko się pospiesz. Ja pierdolę, dam mu lepca, którego miałem na dupie. Może nie wyczuje. Gdzie ten pyton? Idziesz czy się opierdalasz? Łapaj tego pseudo lepca i do pracy, rodacy. Kurwa mać, ale nie wie. Chyba miałeś go na dupie. A chuj ci do tego, gdzie go miałem. O ja pierdolę, znowu zaczyna się ulewa. Najwyższy czas na ewakuację. Ruszaj się, dupo człopie. Teraz będę cię zadowalał przez cały weekend. W końcu jakaś sensowna propozycja. Graba, a jakże. A to co do kurwy nędzy? Ja pierdolę, jest jeszcze gorzej niż przedtem. Zjebałeś na całego. Kurwa, kurwa, kurwa. Teraz to się dopiero zdenerwowałem. Nie ma chuja we wsi. Potrzebna będzie ciężka maszyneria.
Przynieś ten beton, który zajebałeś z budowy od starego. Ta jebana dziura nie będzie miała szans, hehe. Weź jeszcze 2 litry spirytusu i korytko, z którego jadłeś zupę ogórkową. Okej. Masz ten beton i lepiej, żeby stary się nie dowiedział, bo mi zrobi Armagedon. To już wszystko, pora zabawić się w kucharza jak w tym programie Pascal, po prostu gotuj. Za dużo tych programów kulinarnych oglądasz. Dobrze, że wyjebałem tego satelitę. Co zrobiłeś do kurwy nędzy? Ja pierdolę, zostały mi programy, na których nie ma pornoli i pokemonów. Zajebieć i za to po tym odcinku. Ty nie pierdol, tylko pomóż mieszać. Zajebiście, miał być beton, a wyszło gówno. Może będzie lepiej trzymało, hehe. Teraz tego nic nie sforsuje. Przynajmniej oszczędzisz na butlach z tlenem i będziesz miał na zapas win w kartonie z Tesco, hehe. Znowu napierdala. Trzeba stąd spierdalać. Chodź tu, mendo niemyta. Łapaj ten ciężki sprzęt i chowaj się. Ojciec Rydzek się zdenerwował i mi się dostaje po dupie. Widzisz, trzeba było od tego zacząć. Mówiłem, że tego nic nie sforsuje. Respekt. Chodźmy na jabola. Co to kurwa jest? Ja pierdolę, były siki jest gówno. No chuj dyszczelin. No, siki lepsze od gówna. Przynajmniej nie będzie aż tak mocno jebało na chacie, hehe. Kurwa, ale leje na polu. Ciekawe jak tam te taliby co urządziły sobie tutaj obóz. O ja pierdolę. Nie ma jej, już nigdzie nie wychodzę. Bomba atomowa wybuchła, no ale postaram ci to jakoś wyjaśnić. Rozumiem. Mam zajebistego pomysła. Zbudujemy własną w pełni automatyczną zmywarkę do tych twoich ogólnionych naczyń na darmową wodę. Nawet kalgonitu nie trzeba będzie używać. Opatrz twój stary. W końcu zjesz normalny posiłek z czystego talerza, a nie jesz z korytka, jak to niektórzy posłowie lubią tak jeść. Graba jakże. Wszystko styka. Woda jest. Dawaj te zajebane, ożygane i ostrane talerze do kurwy nędzy i do pracy, rodacy, hehe.